Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Ekokreatywna. No i dzisiaj będzie program z cyklu Zabieram Was do lumpeksu. Dzisiaj będą nawet dwa lumpeksy z super perełkami, ale także pokażę Wam pewne rzeczy z mojej szafy, moje perełki, które będę wyprzedawać i to będą naprawdę super, super rzeczy. Robię jak zwykle czystkę na początku roku w mojej szafie. W nowy rok wkraczam z nowymi pomysłami, więc oczywiście też proszę Was bardzo o zasubskrybowanie kanału, jeśli podobają Wam się takie tematy i zapraszam Was do polubienia filmiku. Jest to dla mnie bardzo ważne i będę bardzo wdzięczna za wszelkie polubienia. Lecimy już do relacji i potem zobaczycie, mierzymy i konkretne rzeczy, które kupiłam. Jedna vintage perełka po prostu zapiera w mych piersiach dech. Cześć kochani! Dzisiaj witam się z Wami z auta, bo jest tragiczna pogoda po prostu i pada tak bardzo śnieg z deszczem, że nie ma opcji nagrywać na zewnątrz, więc idziemy do lumpeksu na wyprzedaż i na nowy towar w Gdowie tym razem i zobaczymy, co fajnego uda się znaleźć. Mierzę w pierwszym sklepie, tam gdzie nie było wyprzedaży, był nowy towar. Piękny sweter, słuchajcie, z alpaki, ręcznie robiony, przecudowny, naprawdę mięciusieńki. Drugi jest znowuż z moherem, taki kardigan, znowuż w cudownym kolorze i naprawdę świetnie, świetnie utkany, jak nóweczka, słuchajcie. Przepiękny moim zdaniem. Jest za duży, oczywiście na mnie to jest raczej taka LKXL-ka, ale warto było go zmierzyć. Tutaj słuchajcie, Jack and Jones koszulka, bardzo ładna dla Wiktora. Koszula z rami była, nie wzięłam jej, wiecie co, bo na nowym towarze teraz nie jest lato, więc to nie był mój priorytet, ale cudowna była też, bardzo prosta. A tutaj piżamka w rozmiarze L, naprawdę fajna piżamka bawełniana. Słuchajcie, są to dwa sklepy Joy. Gdowie jeden. No i w drugim sklepie już jestem, tam była wyprzedaż. Tutaj świetny, naprawdę superowy, wełniano-angorowy sweterek, taki zapinany na jeden guzik. Bardziej coś takiego, wiecie, na narzucenie, na wieczór. Przepiękny kostium, słuchajcie, no po prostu jak zobaczyłam ten wzór, 100% wełna, vintage. Taki naprawdę, naprawdę fajny materiał a la Chanel, znaczy a la Chanel, no po prostu jest to tweed. Przepiękne kolory, naprawdę boski jest, po prostu jest boski w idealnym stanie, nic tam się nie dzieje. Jak widzicie tutaj, dość długo przymierzałam go. Ostatnia rzecz to była spódnica w stylu boho, prześliczna, z wiskozy i bawełny po połowie. Naprawdę bardzo uroczy wzorek, ślicznie wykończona, zobaczycie później, bo ją kupiłam. Raczej na rozmiar S, ale naprawdę, naprawdę fajna. I tyle jak chodzi o relacje, a teraz rzeczy. Słuchajcie, najpierw chcę Wam jeszcze pokazać, zanim przejdziemy do rzeczy z tego sklepu, z tych sklepów dwóch, chcę Wam pokazać, co kupiłam na Vinted, bo chciałam Waszej rady. Bardzo, bardzo spodobała mi się ta spódnica, którą mam na sobie. Muszę się cofnąć, żeby ją pokazać, bo jest takiej specyficznej długości. No i chciałam spódnicę w takich kolorach z tweedu. No i jest ona bardzo nowoczesna. To jest spódnica polskiej marki, pokażę Wam tam nazwę na ekranie. W każdym razie jest w przepięknych kolorach. Ona jest połączeniem turkusu i różowego, co w sumie daje trochę taki efekt szarości, bo wiecie, to są kolory dopełniające. Więc z daleka, z pewnej odległości może się to łączyć już w taką lekką szarość. Bardzo mi się podobają kolory, ale nie wiem, czy moja figura do końca jest do tej spódnicy, bo jednak jakbym miała bardziej płaskie tutaj biodra, to wtedy ta spódnica by tak ładnie opływała. Trochę wydaje mi się, że jest zbyt rozkloszowana i usztywniona jak na moją figurę, ale dajcie koniecznie znać. Pokażę Wam tu w dwóch stylówkach. W tej z traperami oraz z takimi wysokimi kociakami szarymi. No i koniecznie dajcie znać, czy zostawiać sobie tą spódnicę. Ona jest z wełny, także super, super skład i fajna marka, bardzo nowoczesny krój z tą gumą, tutaj mi się bardzo podoba, więc proszę Was o radę. Dajcie. Widzicie tam właśnie tą drugą jeszcze stylówę z tymi wysokimi do kolan, za kolano nawet bucikami. No to jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. A tymczasem idziemy dalej, słuchajcie. Zaczniemy od rzeczy z tych sklepów, później będziemy jeszcze pokazywać
kilka innych rzeczy moich i w ogóle. Także tadam. Słuchajcie, pierwsze rzeczy to będą swetry. Przepiękny sweter z alpaki. Naprawdę jest prześliczny. Słuchajcie, ręcznie robiony. No jest jak nowy, zobaczcie sobie. Jest taki dłuższy to sweter o luźnym kroju. Myślę, że będzie dobry na S-kę, M-kę, jako taki właśnie dłuższy, ale z taki mgiełkowy sweter, a on jest bardzo ciepły, bo naprawdę, zobaczcie sobie, to jest alpaka. Bardzo, bardzo mięciutkie, to jest bardzo lekkie, niesamowite, naprawdę. I przepiękne ktoś wybrał te kolory, naprawdę jestem pod mega wrażeniem tej roboty, zobaczcie. Bardzo ładny odcień niebieskiego, oczywiście, że Wam się pokaże w tym swetrze. Do jeansów granatowych byłoby też fajnie, bo ma ten taki jeansowy granat w sobie, właściwie to nie jest granat, taki niebieski jeansowy ma ten sweter w sobie. W każdym razie, no cudo, cudo na kiju, także ten sweterek, słuchajcie, zaraz Wam powiem, myślę, że on, zobaczycie na mnie go, on ma luz na mnie, więc może nawet do L-ki będzie, oczywiście będę mierzyć w razie czego centymetry, myślę, że tu jest jakieś 48 cm, coś około tego. Kolejny jest też przepiękny sweterek, słuchajcie, od Days Like This, z rozmiarze M i ten jest, ten mam skład, bo tamten to był rękodzieło, to wiecie. 30% wełny, 20% moheru, czyli połowa składu jest naturalna, wełna i moher. Bardzo pięknie zrobiony sweter i jak nowy, zobaczcie, jaki przepiękny odcień niebieskiego też, taki granat. I tu ma bardzo ładne też wzory, super zrobione, zresztą też fajna firma. Mam nadzieję, że uda się to złapać tutaj. Jak fajna jest to wełna i naprawdę ten sweter, słuchajcie, jest no, w perfekcyjnym stanie, tak jakby był nowy. Byłam teraz na wyprzedażach i powiem Wam, pokażę Wam oczywiście filmik z wyprzedaży w następny czwartek, wyprzedaże przeciw lumpex. Co znalazłam na wyprzedażach fajnego, bo oczywiście, że szukam tylko fajnych rzeczy z dobrymi składami, a czy udało mi się coś kupić, czy w lumpexie jednak, zobaczcie. I chciałam powiedzieć, że na wyprzedażach niektóre swetry były w gorszym stanie niż ten. Już jakieś pozaciągane nitki, oczywiście niektóre były nawet, już miały jakieś kuleczki od mierzenia, ale naprawdę, patrzcie, no sweter jest no, noweczka. Przepiękny kardigan. Następna zdobycz to sweterek, był w przymierzalni, od Debenhams Collection. Rozmiar 16, wiecie co, tutaj rozmiar nie ma za bardzo znaczenia. Może na S-kę jest minimalnie duży, ale w idealnym stanie, na pewno jest z nim angora, to Wam już mówię. Wełna i angora na pewno są, natomiast resztę składu już powiem. 71% wełna i 17% angora. I to jest, słuchajcie, coś idealnego właśnie na jakieś takie, jak mamy sukienkę albo bluzkę w zimie na przykład z ramionczkami. Na przykład na Sylwestra, ale niekoniecznie, na jakiekolwiek inną okazję, gdzie chcecie włożyć coś, bo wewnątrz jest ciepło, można się rozebrać, ale natomiast jak na przykład gdzieś się przechodzi albo jest się na zewnątrz w ubraniu, no to wypada mieć na sobie sweterek. Piękny czarny sweterek, ja się pokazywałam w nim, pokażę Wam tam urywek, jak mi się uda znaleźć jeszcze. Urywek, który nagrałam w sukience sylwestrowej, właśnie do tego. Perfekcyjny, mięciusieńki i w ogóle ma fajne kieszonki, także zobaczcie sobie tutaj. Naprawdę super, super rzecz. W bardzo prostym, minimalistycznym kroju i uważam, że jest świetna to rzecz. Bardzo basicowa, potrzebna, moim zdaniem w każdej szafie w zasadzie jest taka rzecz. Teraz pokażę Wam spódnicę, bo spódnica taka jest też rewelacyjna. Ona jest Blume chyba, niemiecka. Patrzcie, 50% bawełna, 50% modal. Tak, wiedziałam, że jest tam bawełna, bo tak doczytałam w trakcie zakupów, ale już nie pamiętałam szczegółów. Słuchajcie, w każdym razie modal, czyli super, bo to jest też rodzaj wiskozy, tak? Świetna maxi spódnica, może być, słuchajcie, i na zimę, i na lato, bo ona jest w takiej grubszej tej tkaniny, to nie jest takie cieniusieńkie, natomiast w lecie będzie bardzo przewiewna, no bo jest to jednak naturalny, taki bawełnopodobny materiał. Bardzo ładnie wykończona, zobaczcie. Bardzo fajna, w stylu hippie taka. Będzie świetna do różnych
ja tutaj Wam zmierzę po prostu taką letnią stylizację, ale może być też na przykład do granatowego golfiku i do jakiejś kamizelki, byłoby pięknie też. Ciekawa jestem jak do tej mojej kamizelki. O, może przymierzę Wam właśnie do tej mojej kamizelki i do jakiejś bluzki, zobaczymy. W każdym razie pokaże się Wam stylówka, piękna spódniczka i ona jest na rozmiar SM. Wiecie co, na mnie jest dobra, więc myślę, że maksymalnie na M. Na pewno nie będzie już na L-kę dobra, bo jednak tutaj ta guma i krój będzie trzymał nas w pasie. No i słuchajcie, teraz będzie po prostu gwiazda tego programu, którą widzieliście oczywiście w przymierzalni, ale to było wszystko niewyprasowane, takie wymięte. No i kostium, słuchajcie, oryginalny. Wydaje mi się, że to jest kostium z lat 60. Pokażę Wam metki oczywiście. Jest to tak, słuchajcie, spódnica, ołówkowa spódnica, wszystko 100% wełna. Zaraz zobaczycie, o, to jest rozmiar około 40. Na mnie jest za duży ten komplet, no niestety, ale patrzcie, jakie cudne kolory ma. No i to jest wszystko w stanie, słuchajcie, idealny. Nie wiem, jak to się stało, że coś takiego przetrwało tyle lat. Z wełny jeszcze, nie? Bo to wełnę kochają mole. Jeszcze ciężko tak przechować rzecz, żeby była w stanie idealnym. Pokażę Wam tu Eclipse Welsh Woolens. Tak, czyli walijska wełna 100% pure new wool. To jest napisane certification trademark dry clean only. Wiecie co? No tak, ale myślę, że w letniej wodzie, jak ktoś jest umiejętny i umie sobie zadbać o rzeczy, to może wyprać. Tak. Ja to oczywiście parowałam, prasowałam, żeby to było w super stanie. Mamy taki prosty, bardzo prosty płaszczyk, żakiet. Do tego jest kamizelka zapinana na piękną klamerkę, taką metalową, już Wam pokazuję. Zaraz się oczywiście pokażę Wam w stylówce, coś takiego. Kamizelka jest taka dłuższa, ale wcięta w pasie, więc też będzie teraz fajnie wyglądać w nowych trendach, bo jest właśnie taka dłuższa, a taliowana. No i spódnica ołówkowa. Ja bym oczywiście tutaj już nie szła mega w vintage, tylko poszłabym w nowoczesne dodatki, tak jak właśnie trapery, chyba że właśnie jakieś takie bardzo, bardzo, bardzo seksowne, cienkie buciki, szpilki. No i na przykład cieniutki golfik w kolorze pod spód. O. Naprawdę bardzo, bardzo unikatowy materiał ma to, bardzo ciekawą kolorystykę, naprawdę. No i to jest taki typowy tweed, wiecie co, nawet w Zarze podobne wzory widziałam żakiety, oczywiście te żakiety miały oczywiście taki inny, trochę uwspółcześniony krój. A propos tych współczesnych i niewspółczesnych, to niedługo też Wam opowiem więcej, bo będę robić te filmiki o różnych epokach z przykładami, oczywiście normalnymi, ale też przykładami z lalek moich, Barbie. No i opowiem Wam o tym, które to niby kroje są takie współczesne, bo tak naprawdę oprócz tych mega pudełkowych, bezkształtnych rzeczy oversize'owych, to też większość rzeczy już jest znane. Nie ma czegoś takiego jak współczesny krój tak naprawdę. Współczesne zestawienie może być, ale to będę o tym gadać. Dzisiaj nie przynudzam, tylko idę dalej. I w zasadzie na tym komplecie kończy się z tego sklepu, z tych dwóch sklepów, przepraszam, z tego sklepu w sensie sieci. I lecimy teraz do rzeczy, które dodatkowo chcę Wam pokazać, bo tych rzeczy nie ma dużo, więc lecimy po prostu z koksem. Mam jeszcze przepiękne perełki. I słuchajcie, tutaj mam rzecz z metką z firmy Sirdar Hand Knitting. I zobaczcie, tutaj jest wszystko, skład 60% bawełna, metka, czyli głównie bawełniany sweterek ręcznie robiony, taki blazerek, bardziej, może to być jako podkoszulka nawet na lato, bo to jest dosyć bardzo, bardzo właściwie przyjemne, więc można to potraktować jako podkoszulek taki, jak ktoś ma duży biust oczywiście, chyba że do sportowego stanika, na lato, super kroju, takim właśnie bardzo nowoczesnym, przepiękna kolorystyka, zobaczcie, na mnie to jest sporo za duże niestety, to jest taka bardziej L-ka, wiecie, ja tutaj nie widzę rozmiaru, ale na moje oko to jest L-ka, bo ja to wkładałam i to jest na mnie po prostu takie tutaj zbyt obszerne, mimo że to jest oversize. Myślę, że M-ka, L-ka bardziej,
piękna rzecz, ale może być też jako taki śliczna kamizelka. Kolorystycznie pasuje mi do tej spódnicy, ale tragicznie to wygląda razem. Ta spódnica się nadaje wyłącznie do małej góry, obcisłej, do body, do małego sweterka, bo inaczej wygląda się jak bania po prostu. Przepiękna rzecz, nowiutka. Następna rzecz to jest też mega perełka, słuchajcie, udało mi się upolować. Sukienkę od Mark Kane. Patrzcie, jest projektancka sukienka, super jakość, ma w sobie też wełnę i bardzo fajny krój, patrzcie jak to jest fajne. To można włożyć nawet do, właśnie ja sobie to przymierzę dla Was do kremowego golfika i do tego stroju, co mam na sobie, nie będę się już nawet przebierać, bo mam na sobie kremowe trapery właśnie i ta sukienka jest dla mnie za duża, bo to jest moim zdaniem L-ka bardziej, patrząc tutaj na jej wymiar, ale ja sobie poradzę z tym, bo będę ją sobie przytrzymywać. Z tyłu ma takie cięcia z naszytymi takimi rypsowymi taśmami, więc ona będzie ładnie tutaj właśnie talię formować. Oczywiście, że można sobie pasek, dlaczego nie, jak ktoś lubi pasy, dać, tylko że zasłoni trochę w tym miejscu, gdzie jest akurat głowa tego tygrysa. Bardzo fajna rzecz, bardzo, wbrew pozorom właśnie bardzo nowoczesna, bo to nie jest jakiś vintage, to jest sprzed kilku lat kolekcja, więc mega, mega fajna rzecz. Już Wam powiem skład. W ogóle tu jest taka jakby firmowa kokardka też na wierzchu zawiązana i wzdłuż sukienki na bokach też idzie taka rypsowa taśma, więc to jest super wzmocnione, to się nie będzie rozciągać, wiecie, to jest jakość jednak, nie ma porównania do jakichś tam takich tańszych marek czy Zary nawet. Właśnie tym się różnią te, patrzcie, jaka metka twarda, taka z takiego porządnego materiału, ręcznie prać napisane. 60% wełna virgin wool, czyli dziewicza wełna i 16% bawełna jest. Słuchajcie, tylko 4% nylon, więc w ogóle skład jest perfekcyjny, powiedziałabym. Naprawdę superowy. I czuć w dotyku, że jest bardzo mięciutka ta sukienka. Także super zdobycz, no i Mark Kane, więc jak ktoś lubi markowe, takie naprawdę markowe rzeczy, to Was zachęcam do tej zdobyczy. Teraz pokażę Wam rzeczy, które wyprzedaję z mojej szafy, bo jest kilka tych rzeczy, nie będę się nad nimi tak bardzo rozkliwiać, jak znajdę jakąś stylówkę, to Wam pokażę. Być może będziecie pamiętać te rzeczy z moich holi. Tutaj mamy spódnicę z vintage zamszową, cudowną. W najmodniejszych teraz trendach, to teraz są właśnie modne te wąskie, długie, maxi spódnice. Wiecie co? Ta spódnica jest wąska w pasie, nie ukrywam, ale ja się w niej mieszczę, w ogóle nie ma problemu. Ona ma tak metr, tak, ona ma tak 60 do 66 spokojnie w pasie, więc może jak ktoś ma tyle, to się zmieścić. Ona super wygląda, jak jest właśnie taka lekko ściśnięta w pasie. Nie właśnie luźno taka spływająca, bo jest z wysokim stanem. Patrzcie, w jakim idealnym stanie. No naprawdę, ta spódnica jest jak nowa i bardzo modne te frędzelki. Przepiękna spódnica, wiecie co? Powiem Wam szczerze, że jak chodzi o spódnice takie, to ja to noszę raz w roku. Po prostu powiem Wam szczerze, że przy moim trybie życia nie jest to strój wygodny. No nie będę tego trzymać tylko dla idei, dlatego że mi się bardzo podoba, no bo bardzo mi się podoba. Już pewnie bym ją dawno sprzedała, gdyby nie to, że no po prostu tak zachwycona jestem tą spódnicą. Tu jest jakaś mała plameczka, ale to jest zamsz, więc to się gumką wyczyści. Nie, to już schodzi. A, było tylko coś powierzchownego. Także spódnica jest idealna, piękna, vintage. No w ogóle cudo, patrzcie, tutaj jest marka Danier Eska. Jak ktoś jest Eską i chce być mega modny, jeszcze w super kolorystyce jest ta spódnica, no to jest zdobycz dla Was. Słuchajcie, idziemy dalej. No i postanowiłam wyprzedać kilka rzeczy ze spodni, ponieważ no po prostu leżą te spodnie, a ja wiecie, jestem sukienkową kobietą. Czasem mi się uda włożyć spodnie, ale to jest rzadkość. Tu są bardzo fajne takie leginsy od marki Loft, więc świetnej firmy i to z Eska oczywiście. Słuchajcie, te leginsy odsprzedam niedrogo, ponieważ one są trochę za obcisłe na mnie, to trzeba naprawdę być Eską. To nawet słuchajcie, za dwie dychy odsprzedam, bo mają świetną jakość materiału i przepiękny kolor. Jakby ktoś z Was się interesował takimi spodenkami właśnie pod spód, pod jakiś obszerny sweter czy coś takiego, to jest coś dla Was. Kolejna rzecz to spodenki, które bardzo mi się podobały, bo są z jedwabiu i wiskozy. I to jest Zara, słuchajcie. Eska.
Jednak te spodenki nie, na mojej figurze nie wyglądają za dobrze, mimo że naprawdę bardzo bym chciała je nosić. Przepiękny, taki oliwkowo-złocisty kolor. Naprawdę bardzo ładne i one są, tutaj mają takie coś na szlufki. Super, jak ktoś jest wielbicielem spodenek, na przykład do rajstop i botków, albo traperów, no to są super spodenki. Tylko wiecie co, jak macie taką figurę, ja to nie polecam. Ponieważ lepiej będą chyba wyglądać na bardziej płaskiej figurze, bo są takie przymarszczone i z wysokim stanem. Przepiękny materiał, wiskozowo-jedwabny. To Wam też bardzo polecam jakość tych spodenek. Następne spodnie, to są spodnie długie, na wysoki wzrost dosyć. Minimum 1,65 m, tak jak ja mam, jeżeli nosicie platformy. To są oryginalne jeansy od Landlubber. 32x34, ale to jest jakaś stara rozmiarówka, bo to są oryginały, słuchajcie, z lat 70. Takie dzwony szerokie, piękne, przepiękne. No widać, że są noszone, bo to są z vintage dzwony prawdziwe. I one będą dobre spokojnie na normalną eskę, ale raczej z wyższym wzrostem, więc naprawdę przepiękne spodnie. No po prostu ja w tych spodniach się zakochałam momentalnie. Ale wiecie co, tak rzadko znowuż je noszę, że aż mi szkoda, że leżą, bo może ktoś kocha nosić dzwony i cały czas nosi dzwony i to będzie taka prawdziwa perełka dzwonowa vintage dla kogoś. Więc po prostu pokazuję Wam, że coś takiego, jakbyście kochali takie spodnie, można dostać. Teraz są w trendach super, więc będzie fajna zdobyć. Kolejne spodnie są trochę za małe na mnie. Niestety się bardzo obrały od jakiegoś swetra, w którym leżały, ale nic. Słuchajcie, rewelacyjne spodnie z bardzo wysokim stanem. Trochę takie bardziej na XS-kę, wiecie? Czarne i to jest H&M. Taki już trochę bardziej vintage H&M na dzisiejsze czasy. Mają zapasowy guzik, jak coś. I 50% recycled wool. Wełna z recyklingu. 50%. Przepiękne, z wysokim stanem, spodnie takie, na mnie, wiecie co, tutaj te biodra znowu trochę, nie, zamykam się w nich, ale wyglądam jakbym miała za chwilkę eksplodować, więc znowuż eska, ale taka eska bardziej płaska trochę, nie taka wchodząca już M-kę tu w biodrach, bo typowa eska będzie miała dobre te spodenki i są naprawdę mega jakości. Są w stanie perfekcyjnym, słuchajcie. One są jak nówki, oprócz tego, że są obrane włosami od swetra. Bardzo Was przepraszam za to. Też dlatego tak długo je trzymałam się, nie mogłam z nimi po prostu rozstać. Ale kiedyś trzeba. Kolejna rzecz to są takie shorty w rozmiarze SM z wełny. Tylko one mają tutaj taką mikrowadę zaszytą. Wiecie co, w ogóle też przestałam jakoś nosić takie spodenki, nie wiem, z jakiegoś powodu. Przestało mi się chcieć nosić spodenki ostatnio. Wyszłam ze spodenek. Tutaj jest zacerowana taka mikro dziureczka była, ale jest to zaszyte, to praktycznie tego nie widać. Jest taka mała nierówność w tym miejscu, ale spodenki są ze 100% wełny. Giorgio Parri, made in Italy. 100% wełna. Tutaj macie napisane. Bardzo fajne spodenki. Ja w nich miałam stylówy. Na styl szkocki, angielski. O, możecie sobie zobaczyć do filmiku w playliście style. Jest styl angielski i te spodnie są też w tym filmiku. Słuchajcie, ostatnia rzecz na dziś to takie jeansy naprawdę superowe w ogóle. Bardzo fajnej marki. XS-ki lub S-ki, wide, ale raczej na niższy wzrost. Szerokie nogawki. Bardzo naprawdę to są świetne spodnie, słuchajcie. Gdzieś tutaj miałam metkę, żeby Wam powiedzieć, co to jest za marka. Gdzieś wydaje mi się, że to było. W każdym razie, bardzo fajnej jakości spodnie teraz w tych najmodniejszych w przyszłym roku kolorach, czyli właśnie taki gładki, niewycierany granat. I one są takie bombowe na dole, bombiaste na dole. Super to wygląda, wiecie, naprawdę fajnie wyglądają te spodnie, są tak zebrane. Tylko po prostu wydaje mi się, że one wyglądają na mnie najlepiej. Jakoś... Podobały mi się, jak mierzyłam. Fajna stylu właśnie z traperami, bo takie spodnie do traperów, gdzie kostki widać, wyglądają po prostu pięknie. No ale niestety jakoś po prostu się nie sprawdziły w mojej szafie. Prawdopodobnie nie mój styl, ale są mega superowe. Naprawdę idealne nóweczki. Kochani, będę Wam pokazywać w kolejnych filmikach jakieś super rzeczy. Wydaje mi się, że kolejny filmik będzie we czwartek.
może uda mi się w coś wstawić we wtorek, jakieś stylówki, ale nie obiecuję, bo teraz jest Sylwester, to wiecie, mam trochę innych zajęć. Natomiast na pewno we czwartek będzie filmik sieciówka versus lumpex, wyprzedaże i ze stylizacjami, być może też projektanckimi stylizacjami. No i kolejnej edycji będzie już 7 dni, czy też 6 dni, 6 stylizacji. Zobaczymy, ile się uda zrobić i jakieś kolejne zakupy. Moi drodzy, pozdrawiam Was teraz już bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! A i miłego Sylwestra oczywiście.